O trupach do celu, czyli o tych projektach, które były dowiezione, ale przy ogromnym koszcie ludzkim. Po projekcie ktoś się wkurzył, była masa frustracji, ktoś rzucił papierami. Nie chcemy takich projektów, analizujemy ich źródła. I okazuje się, że często tym praprzyczyną problemów jest postawa, którą nazwaliśmy szef telepatyk czyli szef, który myśli, że inni czytają mu w jego głowie. To troszkę tak jak Tutaj w Star Trek'u Diana Troy, która jest telepatykiem w stacji Enterprise, która potrafi komunikować się myślami. Mam podejrzenie, że zapominamy niekiedy, że to jest science fiction, że w sytuacji projektowej, w sytuacji naszych organizacji telepatia nie działa. Czyli potrzebujemy się komunikować jasno i wyraźnie. Na początku projektu dopytać ludzi, czy zgadzają się z harmonogramem, czy kamienie milowe są realistyczne, niech każdy członek projektu Powie, że jest w stanie dowieść w terminie, który jest w harmonogramie. A potem już podczas przebiegu projektu dbać o ścieżkę krytyczną, czyli przypominać każdemu, kto jest na ścieżce krytycznej, że od jego opóźnienia zależy opóźnienie kolejnych etapów i całego projektu, i też jasno komunikować. Także mi się wydaje, że antidotum na te projekty, o których się mówi, że one były po trupach do celu, jest to, żeby wyjść z roli szefa telepatyka, i wejść w rolę szefa komunikatora.